Gwałtowne opady śniegu, jakie wystąpiły na początku tygodnia, zaskoczyły wielu kierowców. Śliska nawierzchnia oraz niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze sprawiły, że w poniedziałek na terenie powiatu braniewskiego w ciągu zaledwie 4 godzin doszło do 6 kolizji. Na szczęście w zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Najgorszy był dzień wczorajszy. Z uwagi na intensywne opady śniegu pogorszyły się znacząco warunki na drogach. W ciągu zaledwie 4 godzin odnotowaliśmy aż 6 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia skończyły się mało tragicznie dla ich uczestników. Zostały zakwalifikowane jako kolizje. Najgorsze z tych, zdarzeń było w miejscowości Chruściel. Tam kierowca, który nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Na szczęście nie doznał żadnych obrażeń. Dzisiaj sytuacja na drogach w powiecie była lepsza niż w poniedziałek. Służby poradziły sobie ze śniegiem na głównych ulicach, jednak na wielu bocznych nadal jest bardzo ślisko. Niebezpiecznie jest także na chodnikach, gdzie zalega pośniegowe błoto. Co prawda prognozy na najbliższą dobę nie przewidują tak intensywnych opadów śniegu jak w poniedziałek, ale w nocy i nad ranem, kiedy temperatura spadnie poniżej zera, nawet na nieodśnieżonych czarnych drogach może być bardzo ślisko. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Szybko zmieniające się warunki powodują to, że droga staje się bardzo śliska. W dzień padał śnieg. Przy dodatniej temperaturze ten śnieg topnieje, natomiast w nocy, szczególnie nad ranem, przy niskiej temperaturze to zamarza. Czasami zdarza się, że dla kierowcy wydaje się, że droga jest bezpieczna, bo czarna. Jednak w niektórych miejscach, szczególnie na zakrętach, na wiaduktach, na mostach, ta droga jest niestety śliska. Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność przy tak zmieniających się warunkach drogowych.